Pierwszy dzień rywalizacji w trzeciej rundzie o Poneo Mistrzostw Polski Rallycross upłynął pod znakiem zmiennych warunków. Nad torem w Słomczynie wisiały chmury, z których co jakiś czas padał niewielki deszcz. Sobotnie zmagania w klasie 126 PK na pozycji lidera zakończył Marcin Bruś, który jako jedyny punktował w obu biegach. W najliczniejszej klasie, którą jest Seicento Cup, bezkonkurencyjny ponownie był Łukasz Grzybowski, zwycięzca obu dzisiejszych biegów. Na drugim miejscu dzień zakończył Piotr Piętak, a trzecią lokatę utrzymał Piotr Budzyński. W RWD Cup oba wyścigi kwalifikacyjne na swoje konto zapisał Andrzej Skrzek, który z kompletem punktów prowadzi w kwalifikacjach. Niepowodzenie z pierwszego wyścigu powetował sobie Łukasz Światowski. Lider mistrzostw wywalczył drugi czas w ostatnim dzisiejszym biegu kwalifikacyjnym. Trzeci był Igor Sokulski. Raczkowski, Berdys, Melon. To z kolei pierwsza trójka drugiej części kwalifikacji w grupie Super National. Tym samym w punktacji z kompletem punktów prowadzi Radek Raczkowski, a za nim plasuje się Paweł Melon, wyprzedzający Rafała Berdysa. Drugiego wyścigu nie ukończył Łukasz Col. W jego BMW doszło do poważnej awarii silnika, więc nie wiemy jeszcze, czy tego zawodnika zobaczymy podczas jutrzejszej rywalizacji. Jednak to dopiero mój trzeci start, także dopiero zaczynam się czuć w miarę komfortowo i w samochodzie, i w nowej rywalizacji, także te tempo się troszkę stabilizuje i myślę, też trochę poprawia. Dzięki dwóm wygranym wyścigom, sobotnie kwalifikacje na pozycji lidera grupy Supercars kończy Tomasz Kuchar. Za plecami dwukrotnego mistrza Polski doszło do przetasowania. Marcin Gagacki w drugim biegu upracował się tuż za Kucharem i wyprzedził Mikołaja Otto. Awans zanotował także Darek Topolewski, trzeci w ostatnim dzisiejszym wyścigu. To, że dzisiaj obie kwalifikacje wygrane, to nie oznacza tak naprawdę niczego w obliczu tego, że to jest motorsport, a po drugie w obliczu tego, że jutro może spaść też. Jeżeli będzie się na przykład 208 po deszczu jeździło tak kiepsko jak na początku C4, no to nie wróżę sobie kariery, ale może będzie lepiej, zobaczymy.